Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie z naszej nowej serii chciałem opowiedzieć, skąd się biorą złe myśli u ludzi. A więc są różne faktory, dzięki którym osoba może myśleć źle lub może wyrażać się w sposób niewłaściwy. Pierwszym takim faktorem chciałem omówić to jest właśnie jedzenie. Jeżeli jedzenie jest niewłaściwe, odpowiednio genetycznie zmanipulowane, odpowiednio przygotowane z chemią i z różnymi genetycznymi manipulacjami, które po prostu się robi nad kukurydzą, czy nad tworzem, czy nad innymi produktami, no to wówczas odpowiednio to będzie działać na wasz mózg, na waszą przyszynkę i odpowiednio do tego będziecie albo nerwowi, albo będziecie się zachowywać w niewłaściwy sposób, będziecie po prostu mieć jakieś stany depresyjne i tak dalej, i tak dalej. Drugim takim elementem, który powoduje, że osoba jest kłótliwa i osoba ma negatywne myśli, to jest obstawienie osoby przez złe duchy. Czyli po prostu osoba dokonuje jakiejś czynności zakazanej, czy ewentualnie ma jakieś myśli, szepty do uszów, słyszy jakieś głosy, ponieważ jest obstawiona dokładnie przez jednego lub dwa demony i wówczas te demony oddziaływują na daną jednostkę w taki sposób, że dana jednostka praktycznie może zwariować. Ja dodam, że żeby się oczyścić od właśnie tych demonów, od tych istot, jest potrzebna nasza silna wola i nasza konfirmacja słowna, po prostu powiedzieć tym astralom, czy tym demonom, czy tym duchom, które przy nas stoją: w tym momencie ja taki i taki powoduję, żebyście ode mnie odeszli i żebyście mnie zostawili w spokoju. I dzięki tej konfirmacji po prostu jakby powodujecie zmianę, że te duchy, złe duchy, po prostu demony odchodzą od was i zostawiają was w spokoju i znowu jesteście normalnymi osobami. Ja dodam, że jeżeli nie funkcjonuje to za jednym razem, można tę konfirmację powtórzyć słownie, przynajmniej 2-3 razy i powiedzieć po prostu, będąc przekonanym dokładnie w tym, co robimy. Czyli po prostu: demony, nie chcę was przy mnie, odejdźcie, zostawcie mnie w spokoju i tak. I dzięki temu spowodujecie, że duchy złe, które są przy was, które się przyplątały, możliwe, że to w mieście, czy w jakimś innym miejscu, was opuszczą i nie będą was dręczyć więcej. Trzeba to po prostu powiedzieć powoli, z totalną koncentracją, z totalną konfirmacją, żeby po prostu te istoty subtelne zostawiły nas w spokoju. Dzięki temu nie będziemy więcej kłótliwi i będziemy tak mniej więcej w stanie normalnym. Następnym takim faktorem, który powoduje kłótnie, jakby takie oddziaływanie na nasz umysł i na to, co myślimy i jak mówimy, jak się zachowujemy w stosunku do innych, będzie to, co oglądamy. Przez oczy wchodzi dużo informacji. Nasz umysł ma wszystko jakby koduje jak komputer. A czyli jeżeli osoba ogląda filmy, które są związane z grozą, jakby z przemocą, są to filmy nieraz kryminalne, są to jakieś filmy, które są wojenne, no to właśnie ta groza, ta przemoc jakby w nas się koduje i potem może się w jakimś danym momencie uzewnętrznić w stosunku do innych osób. Możemy po prostu jakby zionąć tą wibracją, tą przemocą w stosunku do innych i powodować niechęć innych osób w stosunku do naszej osoby. To jest właśnie nasycanie się wibracjami z tego, co przekazuje internet, z tego, co przekazuje telewizja, nieraz radio, czy filmy, gry komputerowe. To jest właśnie jakby oddziaływanie na nasz umysł w takim jakby kontekście, że nasze oczy to, co widzą, automatycznie kodują sobie w naszym mózgu i potem to oddziaływuje na naszą podświadomość. To też jest taki faktor, który powoduje kłótnie i powoduje jakby niedobrą relację z innymi ludźmi. Osoba, która jest kłótliwa, która jest nieżyczliwa innym, powoduje problemy, zakłócenia w społeczeństwie ludzkim. Także musicie, drodzy kochani, sami sprawdzić i zobaczyć, kim tak naprawdę jesteście, jakie macie uzależnienia i walczyć z tym, z tą patologią. Po prostu nie dać się zmanipulować przez gry komputerowe, nie dać się zmanipulować przez telewizję, nie dać się zmanipulować przez jakieś komiksy, czy to są elektroniczne, czy to są komiksy normalne, jak książkowe, i starać się kontrolować wasze myśli. Starać się pracować nad tym, żeby wasze myśli były więcej pozytywne, więcej w takim sensie, że wszystko będzie ok, że wszystko będzie dobrze i te depresywne myśli, negatywne po prostu z siebie wyrzucić, bo to do niczego tak, drodzy kochani, nie będzie wam służyło.
i będziecie po prostu jakby więcej wolni od tego. Żeby uwolnić się od złych myśli, musicie powiedzieć do siebie samych taką konfirmację. A więc musicie powiedzieć: ja taki i taki lub taka i taka osoba wyrzucam z siebie wszystkie złe myśli, które mi przychodzą do głowy na ten i taki tam, na taki czy na inny temat. I odrzucam to i od teraz tak jest. I od teraz nie ma tych myśli. I koniec. To jest konfirmacja. I dzięki tej konfirmacji spowodujecie, że wszystkie te złe myśli, które wam przychodzą do głowy na jakikolwiek temat, zostaną odrzucone, jakby odejdą od was i zostawią was w spokoju. To by było na tyle. I chciałbym też wam skomentować, iż nasza firma produkuje Aronit, który możecie kupić na linku pod naszym YouTube'em. Jest bardzo zdrowy, odpromiennik mineralny. Jeżeli ktoś ma okazję, może go sobie zakupić. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.